Jesteśmy na premierze komedii romantycznej Serce nie sługa i zastanawiam się, czy ty jesteś romantyczką? Wiesz co, na pewno są takie chwile, kiedy się totalnie rozpływam przy takich kochliwych drobiazgach, które funduje mi mój mąż i spędzamy ze sobą faktycznie niejednokrotnie czas. Natomiast na co dzień ten romantyzm jest mocno, mocno okrojony, bo jesteśmy w dzikim pędzie, jesteśmy bardzo, bardzo skoncentrowani na naszych zajęciach i pracach. No ja nie ukrywam, że te momenty romantyczne, tak jak się pojawiają, tak czerpiemy z nich korzystami, czerpiemy z nich w 100% i wyciskamy na maksa jak cytrynę. W tym filmie zagrałaś samą siebie. No tak, wiesz, co ciężko tak naprawdę mówić o jakiejś grze aktorskiej, bo zwyczajnie pojawiłam się, przebiegłam się, zmęczyłam chłopaków, czyli to, co robię na co dzień. Ponoć najciężej jest zagrać siebie, ale zrobiłam wszystko, żeby było tak, jak jest. Wiesz, nagrywam programy treningowe i jestem na planie filmowym wielokrotnie w przeciągu roku, także mam nadzieję, że osoby, które śledzą moje działania i ćwiczą razem ze mną, nie zobaczą żadnej różnicy. Ja mam być trenerką Ewą. Czyli rozumiem, że długo się nie zastanawiałeś, żeby przyjąć tę propozycję? Nie, to jest super zabawa i dla mnie fajna przygoda, jakieś takie, wiesz, inne wyzwanie, wielki ekran. Myślę, że trzeba żyć na 200% i korzystać z różnych ciekawych propozycji. I to jest jedna taka, ja nie mówię, że do odhaczenia z listy marzeń, ale coś, co wydaje mi się trafia się może raz w życiu, więc dlaczego nie skorzystać?